że w tej sytuacji, chociaż blogosfera nadal nie jest postrzegana jako forma dziennikarstwa, powiedzmy, nie jest usankcjonowana prawnie, to zostało spełnione prawo prasowe i posiadają co najmniej dwa, dokładnie trzy źródła, które taką informację potwierdzały. Jak można nazwać prawo dziennikarzy do opinii, jeżeli, i tutaj cytuję pozew pana Zbigniewa Śleskiego, w tym kontekście z uwagi na permanentny charakter ataków na członków Prawa i Sprawiedliwości, w zdecydowanej większości oparty na podobnych, nieprawdziwych faktach, a w pełni uzasadnionym jest żądanie zobowiązania od osoby to, co strona wnosi w pozwie. Wysoki Sądzie, jeżeli dziennikarz ma prawo do przedstawiania własnych opinii, a z drugiej strony spotyka się w pozwie ze zarzutem o permanentne ataki na członków Prawa i Sprawiedliwości, to ja nie do końca może zrozumiałem pozew, może nie do końca zrozumiała go strona składająca.